Dzień dobry, briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers, piątek 22 lipca. Ja nazywam się Konrad Białas, zapraszam do dzisiejszej analizy. Trochę głównych rynków, trochę polskiego. Zaczynamy od euro-dolara. Krótkie podsumowanie tego, co wczoraj się działo w związku z posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Draghi zarysował ryzyka dla prognoz, natomiast wszelkie decyzje będą podejmowane dopiero we wrześniu, kiedy bank zapozna się z nowym zestawem prognoz makroekonomicznych własnego departamentu. Także było to zgodne z oczekiwaniami. Pozostawiona została furtka co do potencjalnego luzowania we wrześniu, ale szanse rozkładają się 50 na 50, także ogólnie nic wielkiego posiedzenie nie przyniosło. Wstępne rozczarowanie tych, którzy być może liczyli na bardziej gołębie akcenty, spowodowały, że euro-dolar chwilowo skoczył jakieś 40-50 pipsów, ale później sytuacja mniej więcej wróciła do normy. Po świeżce 4-godzinowej widać, że poza tym, że sama konferencja prasowa Dragiego przynosiła wahania, tak później jesteśmy w punkcie wyjścia i mniej więcej nadal ten handel wygląda dosyć nudno na euro-dolarze. Tutaj ta konsolidacja nam się utrzymuje, z jednej strony prawie 1,12, z drugiej trochę poniżej 1,10. Nawet nie ma co zastanawiać się na jakieś bardziej szczegółowe punkty odniesienia. No ta zmienność jest wyjątkowo niska na euro-dolarze i ciężko tutaj znaleźć jakieś mocniejsze akcenty, czy wybijamy się w górę, czy w dół. Średnioterminowo i patrząc fundamentalnie powinniśmy zmierzać na niższe poziomy, gdyż liczymy, że we wrześniu ECB będzie luzować politykę. Co do Fedu mamy nastawienie, że grudzień przyniesie podwyżkę, także z obu tych elementów powinniśmy mieć impuls prospadkowy. Natomiast na ten moment ani to nie są dobre poziomy, żeby się do takiego ruchu przyczepiać, ani też nie widać przekonania, żeby było mocniejsze odbicie w górę, żeby próbować tutaj zająć taktycznie długą pozycję. Także bardziej do obserwowania ten rynek, chociaż i tak można trochę przy tym zasnąć. Jeżeli chodzi o GBP USD, też pozostajemy trochę na ziemi niczyjej. Ten zakres zmian po referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej jest zaznaczony z jednej strony w okolicach 1,28, z drugiej 1,35 i trochę jesteśmy pośrodku. Punktem wyjścia dla dzisiaj są wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług z Wielkiej Brytanii. Są to ankiety zbierane po referendum między 13 a 22 lipca, także z jednej strony będą pokazywać poziom strachu brytyjskich przedsiębiorców odnośnie postawy, perspektyw dla ich biznesu w kolejnych miesiącach. Z drugiej strony te ankiety były zbierane w tym okresie, czyli nie we wstępnym szoku, to też widać po innych klasach aktywów, ale bardziej tutaj, kiedy więcej można było trzeźwości wprowadzić w ocenę sytuacji gospodarczej czy ryzyka politycznego. Mieliśmy nowy rząd Theresy May wybrany, także to może trochę tonować nastroje. Niemniej jednak odczyty indeksów PMI bliżej 47, no będzie to zielone światło dla Banku Anglii, aby na kolejnym posiedzeniu w sierpniu obcinał stopy procentowe i być może wprowadzał dodatkową ekspansję w postaci skupu aktywów. Jeżeli jednak indeksy PMI będą bardziej wyważone, bliżej 50, no to w samym gronie Banku Anglii pojawią się wątpliwości i również rynek walutowy będzie bardziej podchodził neutralnie do tego posiedzenia w przyszłym miesiącu. Patrząc, że rynek w tym momencie wycenia 80% szans na obniżkę, wysoki PMI zmieni te szanse 50 na 50, a to będzie impuls wzrostowy dla funta. Natomiast wybicie się powyżej 1,35 nie jest naszym zdaniem prawdopodobne, także gdy tylko się znajdziemy bliżej 1,34 i ten pierwszy impuls się skończy, znowu pojawi się presja sprzedażowa ze strony inwestorów widzących GBP USD bliżej 1,20, jak zakładają niektóre rynkowe prognozy. Dla nas punktem odniesienia jest 1,30 jako taki punkt równowagi na drugą połowę roku. I ten kanał naszym zdaniem może być dosyć często grany od jednej bandy do drugiej. Na razie godzina 10.30, indeksy PMI, które rozsądzą, czy ten ruch będzie mocniejszy w górę, czy w dół. Przechodząc do dolar-jena, no tutaj spore zamieszanie nastąpiło wczoraj przy publikacji wywiadu z prezesem Banku Japonii Kurodą, który powiedział, nie ma ani możliwości, ani potrzeby tak zwanego helicopter money, czyli zastrzyku kapitału do strefy realnej bezpośrednio z banku centralnego. To spowodowało, że trochę ten euforyczna wyprzedaż jena została ukrócona. Mieliśmy zejście dolar jena o około 200 pipsów. Później jednak okazało się, że wywiad z prezesem Kurodą był przeprowadzony, ale
już w połowie czerwca, także przed brytyjskim referendum, przed zejściem dolar jena w okolice 100, czyli tego zagrożenia, że aprecjacja jena może być trwalsza. Także wcale to nie musi odnosić, że nastawienie prezesa Kurady wciąż jest takie samo. Niemniej jednak naszym zdaniem ten łatwy handel kupowania dolar jena, liczenia na dalszy rajd się w tym momencie skończył. Rynek też będzie ostrożniej podchodził przede wszystkim do przyszłotygodniowego posiedzenia Banku Japonii, gdzie wcale nie jest przesądzone, że dojdzie do luzowania monetarnego. Także no, te wzrosty mogą być trudniejsze. Patrząc natomiast na wymowę wczorajszej świeczki dziennej, tu mamy wykres 4-godzinowy, a wczorajsza świeczka dzienna ma wymowę prospadkową, która może dać tu potencjał do technicznego odreagowania nawet w rejon 103,50, także z tym się trzeba liczyć, że tutaj przynajmniej to korekcyjne zejście o połowę może nastąpić. No będzie trudniej i bardziej będziemy musieli poczekać na te wydarzenia pod koniec przyszłego tygodnia, czyli wspomniane posiedzenie Banku Japonii. Na razie ograniczona z jednej strony kanał, z drugiej to szczyty w okolicach 107,50 wczoraj. Pierwszą taką linią obrony są okolice 105, czyli miejsce cofnięcia, które nastąpiło w zeszły piątek przy pojawieniu się ryzyku puczu w Turcji i wzrost awersji do ryzyka ogólnie na rynkach finansowych. Także trzeba pamiętać 105, 107,50, no i wspomniana wcześniej linia kanału. Na eurozłotym, no widać cały czas, że złoty nie odpuszcza, ma bardzo dobry tydzień, wśród walut rynków wschodzących jest drugą najsilniejszą walutą, także te elementy związane czy z podtrzymaniem perspektywy ratingu Polski przez agencję Fitch, czy solidne dane z przemysłu, handlu i rynku pracy mogły się przełożyć, że złoty ma swój moment. Mamy w tym momencie odbicie z okolic 4,35-50, 4,36, który w tym momencie zaczyna być wsparciem. Z drugiej strony została przełamana linia trendu wzrostowego, nieznacznie, bo nieznacznie, i tak naprawdę zamknięcie świecy tygodniowej będzie tutaj decydujące, czy pod linią trendu zostaniemy samym knotem, czy jednak i też samo zamknięcie tygodnia będzie poniżej tej linii. Jeżeli tak, no otworzyłoby to drogę do potencjalnych spadków, natomiast naszym zdaniem nadal mimo wszystko te ryzyka polityczne, krajowe nie pozwalają, aby rynek dosyć mocno otworzył się na popyt na złotego, także sceptycznie podchodzimy, aby jakoś wyraźnie gonić te spadki. Jeżeli one miałyby nastąpić, to wydaje nam się, że strefa okolice właśnie 4,32 jest tym takim minimalnym punktem, gdzie i potencjalnym zasięgiem. Na więcej naszym zdaniem bardzo trudno liczyć w tym momencie, aby złoty bardziej zyskiwał na wartości, natomiast no, ryzyko potencjalnego odreagowania jest asymetrycznie większe, bo też rejony 4,42, 4,44 mogą być tą strefą, do której eurozłoty by odbijał. Także w tym momencie podchodzimy lekko neutralnie do eurozłotego, ale jednak jeżeli mielibyśmy wybierać, to większe widzimy ryzyko tego, że eurozłoty może odbijać na wyższe poziomy. Sentyment na rynku jest w miarę pozytywny, ale są naszym zdaniem i też w opinii inwestorów lepsze punkty do zainteresowania się na rynkach wschodzących niż Polska, i to w jakimś sensie może ciążyć na sentymencie wokół złotego. I krótko kalendarz, wspomniane wcześniej indeksy PMI, jak na razie te z Francji i Niemiec nie wyszły tak tragicznie, jak wskazywały prognozy, natomiast w żaden sposób nie rokuje to dla Wielkiej Brytanii, gdzie efekty Brexitu będą bardziej odczuwalne, także spodziewany jest mocny spadek. Jeżeli będzie jeszcze mocniejszy, no funt to na pewno odczuje, gdy będziemy mieć odczyty bliżej 50, będzie to pozytywna reakcja. Po południu dane z Kanady, szczególnie sprzedaż detaliczna, z nią wiąże się ryzyko negatywnego zaskoczenia. W kwietniu mieliśmy bardzo silne odczyty, plus 0,9, także korekcyjne odreagowanie w maju przy wysokiej bazie odniesienia powoduje, że dane mogą negatywnie wpływać na dolara kanadyjskiego. Z kolei PMI dla sektora przemysłowego ze Stanów Zjednoczonych traktowany jest jako publikacja trzeciorzędna, także jej wpływ na dolara powinien być znikomy. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu.